studentów nie poszli, żebyście to zbojkotowali. A powody są takie, że tych powodów nie ma. To, że ci panowie, czy grupa tych naszych mieszkańców wymyślała, nie mamy na dzień dzisiejszy problemu z żadną spalarnią, nie mamy dzisiaj, na dzień dzisiejszy z żadnym zadłużeniem miasta. Problemy jak zawsze są i będą wszędzie. Miasto się rozwija. Po wyborach jesteśmy niespełna rok czasu, drodzy Państwo. Pan burmistrz został wybrany bardzo dobrej ilości głosów. Na dzień dzisiejszy nie ma. Nie ma, drodzy Państwo, żadnych powodów do tego, żeby odwoływać burmistrza miasta. Ci panowie, którzy tam się tam chcą dostać jakby do rządzenia, na dzień dzisiejszy są w ogóle nieprzygotowani. Niech się przygotują, niech wezmą udział w wyborach, niech pokażą program za kolejne już 3 lata i wtedy mieszkańcy jeszcze zadecydują, to ich wybiorą. Na dzień dzisiejszy apeluję do Państwa radnych, do wszystkich mieszkańców naszego miasta, żebyśmy na wybory nie poszli, żebyśmy te wybory zagłosowali nogami. Zostańmy w domu. Jak zostaniemy w domu, to zrobimy dobrze dla tego naszego miasta. Na dzień dzisiejszy nie ma powodu, żeby odwoływać burmistrza Jacka Kowalskiego. Dziękuję bardzo i zamykam.